jesteśmy z Maćkiem. Maciek jest doskonałym zawodnikiem i opowie teraz o modelu, którym jedzie. Jadę Schumacherem KTK 2 z napędem na 4 koła. Model prowadzi się w razie znakomicie. Cóż, tempo jest naprawdę dobre, zawodnicy walczą ze sobą ostro. Mam nadzieję, że uda się coś wywalczyć ciekawego, a nie finał C. Ale zobaczymy. Jestem dobrej myśli. A powiedz coś może o specyfikacji tego modelu. Specyfikacja? No, jeżdżę w klasie stock, więc wymogiem tutaj zestawu napędowego jest to, żeby był on z firmy Hobby Wing. Jest to Justok 13,5 zwoja w klasyfikacji, specyfikacji Zero Timing. Akumulator posiadam 4200 GSI 60C. Co tam jeszcze jest? No oczywiście aparatura Sunwen T4, odbiornik NFHS S4, serwo Orion. Nie pamiętam jakie, w miarę szybkie, w miarę mocne, pasujące tam do ósemki. Czyli jest szybko, zwinnie, jedynie teraz walczę o w sumie trakcję, o kontrolę i co, nie pozostaje mi nic, tylko ćwiczyć. Tyle. Jest model bardzo schedny, bardzo żwawy. Jak na stoka, no myślę, że stare Yokomo BMAX 4 było definitywnie wolniejsze. To jest z tym dużo lepiej, bardzo dopracowana konstrukcja. Jeżeli chodzi o zmiany teraz na kolejny bieg, jest zmieniona zębatka z 31 na 32 zęby. Troszkę płynniej jeździ, fajnie się po prostu skacze. Zmieniona jest też pozycja tylnych amortyzatorów, żeby przy takich bardziej startych oponach troszkę tutaj więcej gry. Mocniejszy akumulator. Uważasz, że na tym etapie miałby sens? Nie, czy nie? Na tym etapie myślę, że sensownie jest szlifować umiejętności, bo jest bardzo szybkie serwo 007. To włożyłeś inne niż tamto. Tak, to jest Orion 007. Na ale tam 60 to się nie zepsuło, stopni. Mam nadzieję. Szczerze po prostu wziąłem takie, bo miałem pod ręką. A nie, tylko chcę ustalić, czy tamto serwo jeszcze działa. Było w miarę szybkie, ale po prostu zamontowałem to, żeby mieć jakby pełnię tutaj. Rozumiem. Takiego powiedzmy. Tu sobie transponder, nie ma problemów ze sczytywaniem? Nie. Wszystko jest ładnie przyklejone, odtłuszczone, więc też najniżej. A jak na tą chwilę to kombo ocenisz? Temperaturki są super. Jeszcze jest większa zębatka niż jaką montowaliśmy w Serocku i w porównaniu na przykład z kombo, które było wtedy montowane, tam był silnik, regulator był Sanwy, silnik to był, Speed Maszyn, jakiś 13,5 zwoja, też Zero Timing. Tak, ale ogólnie... I ten jest definitywnie lepszy. Tamta, widać różnicę w konstrukcji tutaj. Samego silnika, łapie niższe temperatury, fajnie się zbiera. W porównaniu z tym, co było w ogóle w Serocku, wiem, że inny tor, ale była zębatka 31 i był problem, bo silnik był już na granicy.
Czyli masz teraz plan robić jakieś korekty w ustawieniach, czy raczej patrzeć, będziesz bazował na wjechaniu się w to? Troszkę na wjechaniu, ewentualnie powalczyć z tym jednym zębem, z zębatką albo 32, albo 31 i wybrać bardziej po prostu zrywniejszy. A jak w stosunku do konkurencji to jechałeś? Walka na błędy, tylko walka na błędy. To, że jest cały czas walka praktycznie na błędy, na najpłynniejszą linię, kto wyjedzie. A jedziesz w grupie z kim na przykład? Z Obcą, z Szymoną Madziarą, z prezesem Trello. Nie, jest czołówka. Michał Senka też z nami jedzie. Tak, dużo, dużo takich zaawansowanych osób, ale tempo jest bardzo podobne. Tak jak mówię, typowa walka na jakiś błąd, ale przyjemnie się jedzie. Myślę, że będzie widać po prostu progres jakby z rundy na rundę, jeżeli chodzi o ustawienie. Ja jestem tutaj jakby pierwszy raz startujący tym podwoziem, zwłaszcza no na hali. Schumacher definitywnie inaczej się prowadzi niż tam Toyota. No i powiedzmy, że odkryłeś, że ma one way'a, tak? Czy to jest jakiś błąd tu w napędzie, czy to jest zamierzone? W porównaniu z instrukcją, która podaje, przepraszam, z Exploded View, który podaje każdą część katalogową, jest zmieniony około 5-6 części, w tym właśnie mocowanie, talerzyki, puleja. Tutaj to wszystko jest zupełnie inaczej zbudowane. Plus tutaj też zębatka, która jest na wałeczku puleja, też jest mocowana na sprężynkę, a nie tylko na dokręcana nakrętka. Więc jest parę małych zmian. Myślę, że to nie za bardzo wpływa na jazdę. Oprócz tego jakby łożyska jednokierunkowego. No reszta takiego udogodnienia typu osłona wieżyczki przedniej, żeby nie uszkodzić tutaj wykładziny. No, to już i tak dalej, i tak dalej. No amortyzatory, wszystko jest też zalane od nowa, wyczyszczone. Opony takie, powiedzmy, w miarę testowe już są naszykowane, inne, lepsze. Myślę, że stabilizatory tego typu ustawienia jak najbardziej są ok. Naprawdę przyjemnie się jeździ, nie mam jakby nic więcej tutaj do dodania. Sama przyjemność po prostu, stać na podejście. A może masz ochotę się Overmaxem, a ty? Ugo Monsterem przejechać. Mówię tak, wolałbym nie, bo ci to zaburzy percepcję, bo ja w tej chwili jechałem traktorem, Ugo Monsterem, Overmaxem. Spokojnie. I jechałem LC-kiem. Opuściłem jeden bieg przez zmianę zębatki i paru ustawień, jeżeli chodzi o model, więc po prostu i tak trzeba poświęcić tą minutę, półtorej na wjeżdżenie się przed jakby samym wyścigiem, startem kwalifikacyjnym, więc... Czy można powiedzieć, że jesteś w czołówce klasy Stock? W tej grupie raczej czołowej, nie w tyłowej, tak? Jeżeli byśmy wszystkie te osoby, listę osób podzielili na pół, myślę, że byłbym w tej lepszej grupie. Tak mi się wydaje. Bardzo fajnie.